Cześć, witam. Dzisiaj podstawowe narzędzie każdego hodowcy, czyli prawa mędla. Na przykładzie Armadillidium Werneri. Najpierw sobie wybierzemy osobniki do dalszej hodowli. Armadillidium Gestroi. Tutaj chcę osiągnąć fajnie kontrastowo obarwione w żółte pasy Armadillidium Gestroi. I później omówimy Armadillidium Werneri. A na końcu krótko o prawach mędla, które stosuje każdy hodowca zwierząt, czy to egzotycznych, czy domowych. W dobrze rozwiniętej kolonii Armadillidium Gestroi wybierałem osobniki jak najbardziej kontrastowo ubarwione i z największą ilością żółci. Taki jak ten dolny. Widzicie, że ma więcej żółtego. Te plamki są większe. Przy okazji próbowałem też rozpoznać płeć, ale muszę przyznać, że trzymając zwierzę w jednej ręce, a telefon w drugiej, dosyć ciężko było to zrobić, więc będę musiał użyć jakiegoś szkła powiększającego. Cel hodowlany przy tej selekcji jest taki, żeby uzyskać po pierwsze jak najbardziej kontrastowe ubarwienie, czyli ciemny wpadający w czerń, coś żółty, taki mocno żółty, i dodatkowo chcę, żeby tego żółtego zabarwienia było dużo, żeby co najmniej te pasy się zlały. Może udałoby się uzyskać takie zebrowe żółte pasy na ciele. Oto kolejny osobnik, którego wybrałem. Widzę, że ma dużo tego żółtego. Fajne, duże plamy. Podobnie selekcja wyglądała u Armadillidium Werneri, które zakupiłem jako white collar, i faktycznie jeden osobnik miał na środku ciała kropki zlane w pas. Bardzo fajnie to wyglądało. Widziałem też zdjęcia, gdzie były całe pasiaste zwierzaki. No i selekcja będzie polegała na tym, że wybieram już u mnie urodzone, najbardziej zbliżone do pasiastych, czyli te, gdzie kropki się zlewają albo przynajmniej dążą do zlania się w pasy. Wydaje mi się, że będzie to gen recesywny. Te osobniki, które teraz Wam prezentuję, to jest pokolenie F1 urodzone u mnie. O, zobaczcie sobie tutaj, jak fajnie widać pasy zlane na tylnej części ciała tego osobnika. Słuchajcie, na filmiku mówiłem o tym, że white collar jest to gen recesywny. Co to dokładnie znaczy, tłumaczyłem na jednym z wcześniejszych filmików. Teraz, jak to jest z tymi pokoleniami i dlaczego jest to takie ważne narzędzie każdego hodowcy zwierząt, czy to egzotycznych, czy domowych? Podstawą, która pozwoli nam zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, są prawa mędla. Pierwsze i drugie, przy czym tak naprawdę z perspektywy praktycznej używamy w hodowli drugiego prawa mędla. Pierwsze jest to prawo czystości gamet. Ona mówi o tym, że każda komórka płciowa musi zawierać po jednym alelu z każdej pary. Zaś drugie prawo mędla jest to prawo niezależnej segregacji cech. I geny należące do jednej pary aleli dziedziczone są niezależnie od genów należących do drugiej pary aleli. W związku z czym w drugim pokoleniu F2, tak zwanym, obserwuje się rozszczepienie fenotypów. Co to znaczy w praktyce? Znaczy to tyle, że żeby potwierdzić, jaki genotyp mają osobniki, które hodujemy, czy to gekony, czy pytony, czy tak jak ja tutaj Wam pokazywałem, Armadillidium Werneri, które podobno nosi gen white collar, musimy przeprowadzić krzyżówki.
Polega to na tym, że w Nie pierwszym ma. pokoleniu po takiej krzyżówce, F1 tak zwanym, to jest to, które wam pokazałem, jeżeli jest to gen recesywny, to wizualnie w fenotypie on się nie uwidoczni w żaden sposób. I to się stało u mnie z Wernerii, dlatego zakładam, że jest to gen recesywny. Ponieważ kupiłem osobnika, który był nosicielem wizualnym, white collar, miał kilka pasów zlanych, a dzieci po nim już nie mają tak ładnie zlanych pasów. Są takie, które mają trochę rozszerzone kropki. Jakby się te kropeczki chciały połączyć w pasy. Czasem jest tak, że geny recesywne w pokoleniu F1 właśnie w ten sposób się ujawniają. Troszkę jakby zmieniają wygląd fenotypu. Także jestem prawie pewien, że w pokoleniu F2, czyli u dzieci tych osobników, które pokazałem wam na filmiku, pojawią się osobniki z bardzo fajną już ekspresją genu white collar. Co najmniej będą fajnie biało żebrowane. Czyli podsumowując, tym głównym narzędziem w takiej selektywnej hodowli jest drugie prawo Mendla. Czyli w drugim pokoleniu wyjdą nam osobniki o cechach świadczących o obecności danego genu. Pokolenie pierwsze to jest F1, pokolenie rodzicielskie P0, parent 0, pokolenie drugie F2. Dalej jest F3 i tak dalej, i tak dalej.